Już po raz szósty w Sopocie spotkali się modelarze i kolekcjonerzy miniaturowej kolei w skali 1 do 120. TT Weekend, bo taką oficjalną nazwę nosi to coroczne sopockie spotkanie, zagościł w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9. Ta tajemnicza nazwa TT wywodzi się z języka angielskiego tabletop, czyli mówiąc dosłownie zmieścić na stole. Jest to kompromis pomiędzy wielkością modelarską H0 i wielkością modelarską N. Te dwie najbardziej popularne w Europie, przede wszystkim zachodniej. Natomiast wielkość TT przywędrowała ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Była produkowana dosyć krótko, tam się nie sprawdziła i tak się złożyło w historii, że Niemiecka Republika Demokratyczna przygarnęła do siebie, do tych małych mieszkań w bloku, właśnie tą wielkość modelarską TT, po to, żeby się mieściło właśnie to wszystko na małym stole. Poprzednio wykorzystywana sala Centrum Kształcenia Ustawicznego okazała się za mała, aby pomieścić wielosegmentową makietę. W tym roku wystawcy, myślę, że są zaskoczeni tym, co sami stworzyli. Przede wszystkim udało się zbudować 95 metrów makiety modułowej wielkości TT w skali 1 do 120. No jest to w tej chwili nieoficjalny rekord, jaki żeśmy osiągnęli. Ustawiono 93 moduły. 5 stacji oraz blisko 100 metrów torów utworzyło linię kolejową, po której poruszały się miniaturowe pociągi. Spotkanie miało ogólnopolski zasięg. Modelarze przyjechali do nas w tym roku jak zwykle tutaj z całej okolicy Trójmiasta, ale nie tylko. Mamy modelarzy również ze Szczecina, mamy modelarzy ze Słupska. Wszystko to dzięki spotkaniom na forach internetowych, które to umożliwiają nam komunikację i połączenie się właśnie w takich imprezach raz na rok. Zabawa na makiecie ma również cel edukacyjny i dlatego sopockie TT Weekendy mają zawsze charakter otwarty, czyli przewidują udział publiczności. Ta z reguły dopisuje. Makiety i jeżdżące po niej pociągi z zainteresowaniem oglądają nie tylko dzieci, ale również dorośli. Modelarze chętnie opowiadają o swoim hobby, o tym, jak i z czego powstaje ich miniaturowy świat. Są to makiety budowane głównie samodzielnie. Modele pociągów tutaj różnie. Najczęściej są to modele zakupowane firmowo, a następnie w jakiś tam sposób waloryzowane. Staramy się również odnosić przy naszych budowlach do istniejących rzeczy, istniejących miejsc. Na przykład mamy bardzo ładny most, który wykonał nasz kolega na podstawie autentycznego mostu znajdującego się w południowej części naszego kraju. Nie zapomina się o edukacyjnych elementach związanych z modelarstwem. Bawimy się tą koleją, pokazujemy, jak można spędzać wolny czas. Prowadzimy również od dnia dzisiejszego formę edukacyjną, będą konkursy dla dzieci w postaci budowy małych domków kartonowych, tak żeby pokazać, że ta kolej nie musi być droga, można zaczynać od prostych kartonowych modeli. Chcemy podczas tej imprezy prezentować nasze hobby, które mamy nadzieję zarazi młodsze pokolenia, tym abyśmy mogli przekazać tą naszą wiedzę, nasze zainteresowania, tak aby młodzież mogła trochę poznać historii kolejnictwa, historii techniki w Polsce, za granicą, jak również poznać techniki budowy takich makiet. Jak widać, można to bardzo ładnie połączyć ze sobą, złożyć wszystko. Lecz złożenie, a właściwie zestawienie i skręcenie ze sobą segmentów makiety to dopiero połowa sukcesu. Trzeba przecież jeszcze ożywić miniaturowe pociągi, wprawiając je w ruch. Tutaj w sukurs przychodzi technika sterowania cyfrowego. Modele są sterowane elektrycznie, elektronicznie. Jest to już troszeczkę taka technika bardziej zaawansowana. Jeżdżą sterowane cyfrowo. Umożliwia to jeżdżenie kilkunastu modeli po tej samej linii w różnych kierunkach, z różną prędkością. Każdy maszynista steruje swoją lokomotywą przez manipulator zwany myszą, w której znajduje się fragment elektroniczny, w lokomotywie drugi fragment elektroniczny i to tworzy całość, umożliwiając jazdę, umożliwiając wszelkie manewry, które wykonujemy na stacjach, budowanie składów, przestawianie tych składów, oczywiście wysyłanie ich dalej na szlak kolejowy. Modelarze mogą godzinami opowiadać o swoim hobby, o makietach, o lokomotywach i wagonach, ale zamiast słuchać,
Najlepiej po prostu popatrzeć na miniaturowy świat kolei, na pociągi, elementy infrastruktury i wszystko to, co zaprezentowano w Sopocie podczas 6. TT Weekendu. Gościem specjalnym 6. TT Weekendu był autor książki Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby. Wydaje się mi, że jest to najciekawsza linia kolejowa w Trójmieście. Może z tego powodu, że nie została odbudowana po roku 1945, po zniszczeniach wojennych, a trwała wielokrotnie walka o jej odbudowę. Było wiele społecznych działań w kierunku jej odbudowy. A cały czas się odbudowa nie następowała. Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będzie dla tej linii drugim życiem i przyczyni się do rozwinięcia ruchu kolejowego w kierunku zachodnim z Gdańska. Można było nabyć książkę z dedykacją od autora lub wraz z nim oglądać miniaturowe pociągi kursujące po makietach od rana do późnego wieczora. 6. TT Weekend dowodzi, że również wielkość modelarska TT cieszy się w Polsce powodzeniem. Z Sopotu, ze Szkoły Podstawowej nr 9, Leszek Lewiński dla PMMH0TV.